Cześć, witajcie. Dzisiaj wyjątkowo prosty, ale bardzo przydatny poradnik. Mianowicie stworzymy sobie znak wodny. Co to jest w ogóle znak wodny? Znak wodny to jest takie cyfrowe zabezpieczenie naszych praw autorskich do jakiegoś pliku, w tym przypadku do pliku graficznego. Tworzymy sobie jakiś taki napis, dzięki któremu ktoś, kto będzie chciał wykorzystać naszą grafikę, nie będzie w stanie tego zrobić, ewentualnie jeżeli to zrobi, to będzie tam naniesiony nasz tekst, który sobie umieścimy, na przykład imię i nazwisko autora, ewentualnie adres strony internetowej. W każdym razie osoba, która będzie chciała wykorzystać ten obraz, będzie miała bardzo trudno usunąć taki znak wodny i wykorzystać go do własnych celów, jakichś zarobkowych. I najprawdopodobniej po prostu nie skorzysta z tego obrazu, ewentualnie skontaktuje się z nami jako z autorem i z jakąś tam opłatą ewentualnie, no to już do ustalenia między sobą udostępnicie po prostu taki obraz, taki plik graficzny danej osobie. Jak do tego się zabrać? Praca jest bardzo prosta i bardzo szybka. Mianowicie, oczywiście standardowo musimy zaplodować sobie nasz plik graficzny, już gotowy, obrobiony, do GIMP-a, tak jak ja w tym przypadku tutaj wstawiłem jakieś zdjęcie, jakiegoś krajobrazu. Następnie z przybornika wybieramy sobie tekst, zaznaczamy go, jakiś obszar tekstu, wpisujemy co tylko chcemy, co tylko mamy, co tylko po prostu wpadnie nam na myśl, ewentualnie to, co będzie po prostu identyfikować nas w internecie, jakiś na przykład nasz nick, imię i nazwisko, adres strony internetowej. Niech będzie to tak troszkę bez sensu, ale po prostu napis znak wodny. No i taki obraz, taki tekst powiększamy sobie do jakiejś tam większej skali. To już do wyboru, do koloru, można sobie tworzyć takie malutkie znaki wodne tutaj w rogu. Przez to obraz jest bardziej estetyczny, ponieważ po prostu nie przeszkadza nam ten znak wodny w oglądaniu i w podziwianiu obrazka, ale jeżeli jest w rogu, po prostu bardzo łatwo wykadrować takie logo, ucinając tutaj jakoś spód, o ile oczywiście nie ma tutaj jakiegoś ważnego elementu, no i niestety już ktoś podkradnie nam ten obraz. Ja polecam stosowanie dużych znaków wodnych, najlepiej na całym obrazie i na kilku elementach o różnych kolorystykach, dzięki czemu usunięcie tego znaku wodnego będzie bardzo trudne i po prostu nie będzie się opłacało. Powiększamy sobie, no załóżmy tutaj w tym przypadku mamy 226, no powiększmy sobie do czcionki 250 pikseli. Mamy taki napis znak wodny, oczywiście czcionka do wyboru, tutaj standardowo mam ustawiony sans, może być to jakakolwiek inna czcionka, tutaj w opcjach narzędzia możecie sobie ją zmienić. Wykorzystujecie wszystko tutaj, co macie do wyboru, to już wasza inwencja twórcza, rozmiar, czcionka, wygładzanie, heating, kolor. Kolor akurat niekoniecznie, bo kolor polecałbym ustawienie koloru białego, ewentualnie czarnego, w zależności po prostu jakie macie tło. W tym przypadku, z racji, że ten czarny nie był tutaj do końca widoczny, polecam użycie koloru białego. Justowanie, no to już myślę, że nie jest ważne, ponieważ ten obraz i tak będziemy przesuwać. No i te dalsze opcje tutaj raczej nam się nie przydadzą. No jak widzicie, nasz tekst jest już stworzony. Następnie przenieśmy sobie go tutaj na środek. No i właściwie moglibyśmy go już tak zostawić w tym miejscu, przechodząc już do kolejnego etapu, ale jeżeli ktoś chce, to oczywiście taki plik graficzny, możemy ten znak wodny, możemy sobie obrócić, tak jak bardzo często jest to robione, przez co będzie to wyglądało estetyczniej. Do właśnie wykonania tego z przybornika wybieramy narzędzie obrót, następnie klikamy tutaj na naszą warstwę z danym tekstem, którą chcemy obrócić, i albo wpisujemy sobie tutaj kąt, albo wybieramy środek, możemy sobie również tutaj użyć do tego suwaka. Ewentualnie najprościej, z tego najczęściej korzystam przy właśnie tworzeniu znaków wodnych, ciągniemy sobie tutaj za jeden z rogów, ustawiając tak, jak nam po prostu się podoba. Myślę, że coś takiego jest wręcz idealnie, bardzo ładnie to wyszło. No i teraz już taki najważniejszy punkt kulminacyjny całej operacji. No nie może to tak wyglądać, jak zapewne widzicie, że widzieliście już w swoim życiu masę takich znaków wodnych. No nieładnie to wygląda, psuje tę samą perspektywę, bo jednak ten napis nie jest tutaj najważniejszy. Potrzebujemy ukryć troszkę ten nasz znak wodny, tak żeby był mniej widoczny, ale jednak był nadal obecny. Do tego właśnie wykorzystujemy tutaj z okna warstwy krycie. Wybieramy sobie w zależności od tego, ile chcecie uzyskać i jaki efekt. No myślę, że coś w tym stylu na poziomie 17, no powiedzmy 25 pikseli jest już idealnie. Ten znak wodny, jak widzicie, jest w pełni widoczny, ale nie przeszkadza tak i możemy podziwiać sobie naszą warstwę
tą dalszą, możemy po prostu podziwiać sobie nasz krajobraz i widok. Oczywiście możecie ustawić to krycie i większe. Może być to na przykład na poziomie 50%, będzie bardziej widoczne. Ewentualnie zjechać minimalnie na przykład do 3 pikseli, gdzie ten znak wodny już jest praktycznie niewidoczny, ale po przybliżeniu jesteśmy w stanie go sobie spokojnie dojrzeć. Jak widzicie, tutaj mamy literkę K i tak dalej, i tak dalej. To już w zależności od tego, jak wam się tylko podoba, to wy sobie to dobieracie do własnych po prostu potrzeb. Oczywiście, jeżeli chcecie teraz po przestawieniu, no niestety wam się to nie podoba, ponownie możecie wybrać sobie opcję obracania, oczywiście zaznaczając daną warstwę i przekręcić sobie to z powrotem, tak jak tylko chcecie, tak żeby było dla was jak najlepiej, na przykład w tą stronę. To wszystko w dzisiejszym poradniku, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam was na nasz portal technologiczny wideotesty.pl oraz oczywiście na nasze forum, gdzie możecie zadawać jakieś pytania, jeżeli tylko macie, ewentualnie zadawajcie je w komentarzach pod artykułem, ewentualnie pod filmem na YouTubie. Ja postaram się odpowiedzieć i po prostu wam pomóc. Również zapraszam i zachęcam do podsyłania jakichś propozycji na poradniki. Jeżeli tylko coś, jakieś zagadnienie was interesuje, ja postaram się na nie odpowiedzieć.